A ci dalej wiszą. Like. Czekajcie, w ogóle musimy odebrać pieniądze za Kejrana. Co taki wiedźmin macie go kamradka jada? Czego? Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za Zagram skąd. W remake 1, jak wyjdzie od razu. To i tak za parę lat to. Ja nie mieszam, ja zmagam się z tworzywem. Nie wiem ile on dał. O kurde, mamy 1500! To i tak byśmy teraz tego seta zrobili. To w sumie... Bicie Neckerów dało to, że mamy 1500, a tak to byśmy mieli 0. Nareszcie. Jak tam, gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na niej Ciarana Ebb Esnilena, prawą rękę Jorveta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. Oj. Chyba dead. Nie wiem kiedy save był. A nie! Ani dziękuję. Kurde, teraz się save spieprzyły. Ta gierka jest tak niestabilna, że jest luj. Uszczypie w tyłek, a na piwku nie da. Bydło, psia mać i obyczajowa degrengolada. Chyba nie ma nic, nie? Tylko ten quest, to idziemy. To jak będzie z tą premią? A robota skończona? Jeszcze nie. To do pracy, Lenie. Dzień dobry. Dobry. Będę grał w Wiedźmina 3. Mam prośbę. Usuniesz mi tatuaż? Zrobiłeś sobie tatuaż? Gdzie? Na piersi. Jaki? Pokaż. Jak na piersi? Gołą babę, a może jakieś kredo życiowe? Nie torturuj mnie. To nie ja zrobiłam sobie tatuaż. Da się usunąć? No dobrze. Wczoraj pytałem, gadał, jest że nie. Jest taka mikstura. Oczyszcza tkankę pod skórą właściwą. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. Usuwam pieprzego. Możesz nie mówić o tym Jaskrowi? I przestań się wreszcie śmiać. Kiedy nie mogę. Cze, ale na to jest quest? Czy ja mam sobie sam zrobić potkę? Nie, to picie jest. Ty, ale to chyba nie da się usunąć. Ona kłamała? Mam pleśń. Mam prośbę. Zrobiłeś Jaki? Nie, to nie jest. No dobrze. Jest taka mikstura. Płatku białego mirtu, wilczy aloes. Da się usunąć. Nie troluj. Chcę usunąć! Ja usuwam go! I mam to w dupie. Nie zostawię. To mój Geralt. Zostaw go w spokoju. Zrób se swojego. To jak będzie z tą premią? A robota skończona?
Jeszcze nie. Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Lecimy tyłem kupić wil czy coś tam. Czekaj. Ale oni nie mają na sel tego, co ja chcę, śmiecie. Zachowuj się, Wiedźminie. Ale miny zabrakło. Prze się nie urodzę, barana. Był gdzieś alchemik. Był taki wąsacz też. Coś chciał usunąć. No. Jestem jego wnukiem. No, ładne porządki. Krasnolud kowal odbiera chleb. No i nie mają tych rzeczy. Ja chyba nie mogę usunąć. Albo ona troluje? Albo nie wiem co. Niech tylko upora się ze Skojatem. Prędzej z nieba spadną sardele niż Lore to złapie Jorweta. Co? Nie dam złego słowa powiedzieć na dole. Jesteś jeszcze naiwna. Nie minie rok. Triss troluje? Serio? Triss troluje? Chyba się nie da. Nie wiem czemu z Rosią o niczym nie mogę gadać. Jedna rzecz i idziemy w fabułkę. Zobaczę tylko czy mam te itemy, jak nie to luj. Nie mam. Dobra, luj. Dzięki Cysiu za prima. Witam. Dobra, idziemy do Triss. Nie mam pojęcia, widzowie, czemu Roche nie chce ze mną iść gadać. Myślałem, że on jest ważny. Zachowuj się, Wiedźminie. Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Skarby króla Vridanka. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Bardzo śmieszne. No już, poszli precz. Komendant Loredo przysyła mnie, żebym go uzdrowiła. Ktoś ty? Uzdrowicielka. Nie wierzę, żeby komendant Loredo chciał elfy leczyć. Chodzi o zastępcę Jorweta. Tym bardziej niech go szlak trafi. Martwy do niczego się nie przyda. Zresztą może dużo wiedzieć. Loredo nie chce, żeby zabrał swoją wiedzę do grobu. Dlatego mnie tu przysłał. Jestem uzdrowicielką. Niech będzie. Tylko nie no. Próbujcie niczego głupiego. No właśnie. Jedyne głupie, co zrobię, a raczej czego mi próbują zakazać, to okraść cały statek. Co jest w dupie? Nie no, muszę grę zresetować, bo się teraz pieprzy, zobacz. Wiedźmin 2, jeżeli chodzi o to gówno, to mnie naprawdę popieprzy. Dobrze mówię? Nic tu nie ma, ta? Źle? Kurwa pojęcie. Ciszej tam na dole. Jakże? Gruźnik przysnął. A budź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Czuj duch. Czuj duch. Ależ go skatowali. Ma 100 złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go, znaki Maxi. Właśnie. Nie, trzeba grę zresetować, bo co czarny ekran będziemy czekać 5 minut. Popieprzy mnie. Popieprzy mnie. A, nie musiałem tego wybierać. Nic z tego nie będzie.
Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we flotce. Pytam Miri. Barka skazańców. Już po mnie. Potrzebujemy pomocy. Muszę się spotkać z Jorvetem. Nic wam nie powiem. W oddziale Jorveta jest wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy dłan. Co się stało? Tak. Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. No widzisz? Leto zabije Jorveta i wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Królobójcą jest Leto. Leto. Tak. Po co temu dłan śmierć Jorveta? Wykorzystywał nas od początku. Jorvet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Czego chce Jorvet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. No nie, no to nie pójdzie. Zaczarujemy go? Da radę elfa zaczarować? Luj, udawajmy. Udajemy. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. On... My walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorvet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorveta. Chciałbym to zobaczyć. Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorvet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorvet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, muszę go poznać, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorveta. Oho! Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości. Wrócić na wiedźmiński szlak. Odbijamy ją? Trzeba pomóc. Jak nie? Geralt? Nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni. Pamięć wraca powoli? Pośród mgieł. Po pogromie w Rivii. O kurde. Ciri zabrała tam Fifka 2. I Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yena, ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu Wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego,
pod Kaer Morhen. Pół roku. Ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem Wielkiego Mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Dobra. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pierwszy Jorveta. Pójdę z tobą. Dobra. Będzie mi bardzo miło. W takim razie... W drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Ocholag. Ocholag. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźlik przysnął. A bądź się gruźlik. Dobrze, że jest. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Znajdź róże pamięci, no. Tylko grę muszę zresetować, bo tragicznie się psuje. Witam, Kironaj, witam. Gdzie się podziewałaś? Witam, witam. Dobra, reset, bo mnie popieprzy. No coś, ta gierka to chyba jest... Nie wstawaj, miałeś udawać, że jesteś nieprzytomny. Straż uczy, bawi, wychowuje. Podążaj za Triss, czyli dalej quest leci, ta? No dobra. Level jest do dodania, ale tu się zdąży. Nie, nie wywala mi W2, nie wywaliło. Ja zresetowałem. Tu się pieprzyły save'y. A robota skończona? Jeszcze nie. No dobra. Dobra, idziemy za Triss. To yerba jest moczopędna legal, więc dobrze ci się chce po niej sikać, ale ja mam tego. Nie worek na mocz, czy jak to się mówi, tylko torba. Ja szczam raz na tydzień. Więc nawet po yerbie rzadko szczam. A jak yerby nie piję, to nie, to w ogóle nie szczam. Tris, idziemy. Dajmy się tym gównem. Lepet. Co stary na to jestem. Prawie na hita. To są pety teraz, te moby wszystkie. Tutaj jest progresja jak w Gothiku. Na początku cię one-shotują, a później zdobędziesz jakąś zbroję czy coś i już nic ci nikt nie zadaje. Ty zabijasz jak szmaty. Triss, idź. Ta luta zbieram. Więc nie kradnij teraz. Gdzie Triss tam? Co to? Pieprzyć.
Żądełko Neckera. Ciekawe. Jak żądło. Chyba coś... No kurde, no spieprzony! Reset nic nie dał. Aluj, przemęczymy się, no. Nie da się w tą grę grać. Wukong będzie lepiej zoptymalizowany, a już wiemy, że jest tragicznie. Save'y usuwałem wczoraj, dzisiaj zrobiłem 20 save'ów dopiero. Dzięki SPX Lucek. Czy ma pan 2 kilo mymła? Czego? Mymła. Może ktoś obsłużyć ludzka, bo nie wiem co to mymła. Muszę pomóc widzowi. Już? Fajna, fajna jest, podoba mi się. Wujeczka. Gadajmy. Dobrze, że jesteś. Znajdź róża. Chcemy jej szukać? Dobrze, że jesteś. Wydaje mi się, że to tutaj. Dzięki Czarek za 34. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Na 100% już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Zobaczymy. Nie marudź. Już niedaleko. No idź. No idźże. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Klasik. Witam cię, pan Gan. Pan Gan to brzmi jak nazwa baru z pewnym jedzeniem, co ludzie mówią, że najlepszego przyjaciela tam przyrządzają. Muszę mówić tak naokoło. Róża musi gdzieś tu być. Ale wiesz o co mi chodzi? Eldan i Cimoril. Nieważne. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber. Uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. A są różyczki. Nie interesuje mnie. To przywracaj tę pamięć. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dobranoc, Kirona, i trzymaj się. Złotych. Siemanko, jakbyś miał pa, ocenić gierk od 1 do 10, to ile byś dał i uzasadnisz troszkę? Ale której? To dopiero pierwszy akt. Ale kurde, nie wiem, no ja nie lubię tak oceniać gier, ale w giga polecam, jeżeli chodzi o Wieśka 1. Warto przecierpieć gameplay, bo kryje się tam wspaniała gra. I warto zagrać giga. Jak jesteś fanem książek, to tym bardziej. A jak nie jesteś, to po prostu warto. Ale no, lepiej przeczytać. A masz audiobooka też pięknego. Niestety nie wszystkie części, ale zawsze coś. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Co? Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przegnali do rezerwatów. Jorvet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Wyłączyłem karojek. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. To nic nie zmienia. Smutny i piękny. A co do uzasadnienia, jak przejdę dwójkę, to porównamy sobie jedynkę i dwójkę. Pogadamy wtedy o tym.
ale no, no to na potem opowieść. Coś tu jest. To nie to. Dawać różyczkę już, bo kogoś połamę. O jest. Tis. Róża pamięci Cimoryl. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Dacz jej? To będzie kłamstwo, ale może róża się nie zorientuje. Ta jest dla ciebie. Oh, Geralt. Chcesz, by się zatrzymała? Zoltanowi. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Co jest? Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Nie przeszkadzam. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki hordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. A jeżeli ja... Zostawi ci! Bić odmieńczo! Oj. Uważaj, Tis! Ja pierdzie. Witam, Black Blue, witam, witam. Siema. No i nie przeszukałem ich. Napijmy się, jak kaccenka. Ensid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Susi. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Sus dog. Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. Oho, widzowie. Dog? Karta w końcu? Co jest? W tym właśnie specjalizuje się Triss, w takiej magii. Luszed. Jasper aktywacja. Not me, co ty piszesz? No i jest tatuaż. Nie możemy go usunąć.
Co oni robią? Godzą się. Oho. Wiedźmińska brzytwa. Leto. Lubi tu przychodzić. O! Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Pomylili. Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril. Tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Ty, usłyszą nas. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie. Plusy jadam. Mam przerąbane. Dzięki, Włoko, za 4 lata. Powinniśmy chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dzięki, Rutson, za 4 lata. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Co jest? Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Dobra. Drugiej, luj. Jak dobrze pójdzie, złapie królobójcę, nim skończysz przygotowywać swoje czary. A jeśli nie pójdzie? Triss, naprawdę chcesz, żebym siedział przez 2 dni w karczmie? I pił z miejscowymi, gdy Leto próbuje przejąć kontrolę nad Skojatel? Nie! Ale co potem? Dziękuję bardzo. Co jeśli Jorvet wyśmieje twoje rewelacje, powie, że Leto uciekł i nikt nie wie, gdzie go szukać? A więc jaki jest plan? Odejdziemy? Zostawimy królobójcę Roszowi i zajmiemy się własnym życiem? Wiesz, że w tej misji był Bóg niewykryty przez około 6 miesięcy, bo żaden z beta testerów nie wybrał innej opcji niż Szuruburu Kumci Kumikstris. Klasik beta testerzy. Czekaj, co ona mówiła? Już zapomniałem. Jeden. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorvecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. No i wszystko ustalone. Przywracaj mi pamięć. Ratujemy Yennefer. Geralt?
Legi. Geralt. Dziki gon. Co ty w dupę? A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Dobra. Cio. Według... to jest po prostu o dzikim gonie. To luj. Czaj. Tu się da iść? Kurde, co jest? Grę wywali. Chyba nie, bo dźwięki są. Nie wiem, co się stało. O Jezu, co się dzieje? Ja pierdzielę, ten Wiedźmin 2 to takie XPP, że to jest luj. Gdzie rosz? W ruinach szpitala znalazłem kartę pacjenta. Masz na myśli spalony dom wariatów? Zamknęli go, bo upierał się, że był więźniem dzikiego gonu. Twierdził, że był w świecie czyli bez dobrze ludzi. Powiedziałem. Widział stada jednorożców. Po roku udało mu się wrócić do naszego świata. Znalazł groby swoich dzieci zmarłych ze starości. Rozumiesz, Vernon? To znaczy, że czas w świecie, w którym był, płynie dużo wolniej. Bywaj, Roż. Trzeba kupić kompa za 100k, żeby to dobrze działało? Może tak być. A tu się nie da iść. Chyba, że Ardzik, ale pewnie nie zadziała, więc nawet nie próbuję. Nie ma tu już nic? To walimy lota. Masz kompa za 3k, wszystko dobrze śmiga? Ja już mówiłem coś na ten temat wczoraj. Czy mam znowu powtarzać, żebyś znowu miał kolejną noc z mokrymi oczami po tym, co powiedziałem? Wydaje mi się, że nie muszę. Co jest w dupę? Jak ja tu przyszedłem? Zablokowali przejścia. Czy to tu? Ty, dobrze? No na klawiaturze jak się gra, to działa. Bina pada. Gierka nie może znieść pada od Sony. Filuj. Zobacz, widzu. Tu jest pies, lew, baba. O kurde, biorę to na sel. Dwa levele wbiliśmy, nie wiem kiedy. Szybkość generowana wigoru, wiedźmi nie otrzymuje, to też fajne. Ale ja chciałem... Aha, to ja tego i tak teraz nic robię, tak? Muszę te dwa najpierw. Pyk. Odblokowuję zadawanie ciosów wielu przeciwnikom. No, ja to chcę. Napisz sobie gierkę i zapamiętaj tego save'a. Co to znaczy? Czemu mam zapamiętać tego save'a? Kurde. Niedługo wychodzi nowe First of First to Fatum.
te horrory. To jest? U, to zagram, zagram. Dwadzieścia cztery zeta miał. Pokazuje coś na czerwono, ale nic nie ma. Z jakimi dodatkami Wiedźmin 3? No z tymi co są chyba, nie? Dobra, do Zoltana, no raczej nic nowego nie ma, no bo my chyba nie pchnęliśmy za bardzo jeszcze fabuły. Triss? Idzie se? Ciągle zapisuję. Kogo wolę? Nie wiem. Nie wiem, muszę tamtego poznać. Obejrzę jutro trailer, widzę, wiesz? Nurtuje mnie pewne pytanie. Co taki Wiedźmin Maciego Gamratka jada? Zioń lecę. Kaszę? No czemu kaszę? Przecież to człowiek jak i my. Chodź. Z Jaskrem coś jest? Nie, tylko z Zoltanem. Forma to było przecież. Jakieś wieści? Triss wywęszyła coś. Podobno na barce są ważni jeńcy. No dodatki przejdę do Wiedźmina 3. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. A, chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Jutro obejrzę trailer widzunowy. Jutro. Oprowadź. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorwet jest szaleńcem. Ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, Kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Otwieraj odźwierny. Dzieci won. Dzieci won. Zoltan wygląda jak McGregor, ale wzrost ma innego sportowca. Nie powiem jakiego. Ale jest taki znany. Ty gadniesz? Z Argentyny? Może.
Może z Argentyny. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda, no. Po pierwszym jest tym wieśkiem, dwaj tymi lagami. No nie, no to jest naprawdę... Nic dziwnego, że Loredo chciał cię po... Jesteśmy na miejscu. Aha. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. To nieźle daleko celują było. Do nas z łuków. Co? Nie, no Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Jo, komino. Jeden z nich jest chory albo zażył w fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Musimy zabić bossa. To jest to, co karmili. Wcześniej. Zoltan Zara. O, teraz. Właśnie miałem zobaczyć ten enchant na podwójny drop, czy coś takiego. Perk. Muszę zobaczyć, czy on jest daleko w drzewku, to mi się go nauczył. Dwa razy? Ja nie będę dwa razy przychodził, widzów. Chyba, że kiedyś drugi raz przejdę. Teraz za dużo rzeczy. Wiesiek, Wukong, Wiesiek. Za dużo. Ejdź! Kurde, on się bardziej bulguje niż Mordrag. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj. Zabijamy. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Tak. Nie. Tak. Zabij. Dobra. Bez potek, bez niczego. Wpieprzamy się. Wydaje mi się, że my już za mocni. Gdzież? Tu dawaj. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, jest. Na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Oj. Szybko schodzi. Karle, nie blokuj. Ale to jest gówno boss. Nie.
Ty, on go zabił. Nie dostałem nic? Nie dostałem expa, nic. Ja pierdziele. Ale skam. Nie przeszukałem. Ukradł expa. No i jest. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Zestrasz się. Puść Zoltana, Jorvet. Masz mnie. Mam was obu. Wiedźmina, który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci. I krasnoludzkiego zdrajcę, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz, na co pluje hen do żony durniu? Na waszą całą zasraną zgraję, przez którą giną niewinni ludzie! Niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. Tak, Rukaszu. Chcę królobójcy. Chcę Leto. Człowieka, za którego zbrodnie jestem ścigany. Gdybyś nie był pachołkiem Foltesta, nigdy by cię nie ścigał. Oczekujesz, że wydam ci jedynego dłan, który na cokolwiek się przydał? Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, dłan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Chłop myśli, że zabije Wiedźmina. Co za debil. Czy ja bym go nawet zabił? A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dłan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. Chowasz się po wykrotach, bo tak każe ci twoja duma? Nisko upadłeś, Encid. Uważaj, co mówisz, Gwynblade. Co ty pieprzysz? Zdenerwowani. Jesteś... Nie, dobra, spokojnie, bo zabije mnie. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmwed. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Ty, spotkamy się z nim? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni dłan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Spotkajmy się na miejscu. Kurwa. Muszę się przygotować. Wafail, Gwynblade. Tylko nie próbuj nic kombinować. Chciałem przeszukać mopka, dlatego to dałem.
Przyszedłem z tobą, to i wrócę z tobą. Nie, Zoltan. Twoja obecność tylko wzbudzi podejrzenia. Twoja wola. Tylko nie daj się zaszlachtować. Ekspa mi ukradłeś, krasnalu. Gdzie ten boss leży? Przecież tutaj padł, a go nie ma. A go nie przeszukałem. Ty no, okradli? Nie dość, że eksp zabrany, to jeszcze ukradli. A, tu jest. Będziesz ustał? Długo by opowiadać. Zasrany. Miecz z Kaer Morhen. Co ty gadasz? 15 na 24 staty, dobry? Gówno. Ty, ale szkoda tego expa, bo może by level wpadł, chociaż moby za bardzo nic nie dają, więc... Ty! O, to co? Wchodzimy do dziury. Czy to jest to, co mamy iść? Nie wiem, pierwszymy się. Solidny korydelas. 150 orenów tu było. Ja pierdziele. Mamy już 1600. W końcu coś zarabiamy. A nie tylko nekerki. Ty, to chyba tyle. Tutaj Leto był? Tu? Na filmiku? Z tym Jorwetem? Ty, jak rabo pająk się respi. Da radę go jeszcze raz ubić? Bo serio, PTK. Tak do 24 pofarmić krabo pająki. Wiedźmin offline. Armienia. Przejść dwa razy wieśka 2 przed trójką, bo druga ścieżka całkowicie inna fabuła. No już mi to mówili, ale nie da rady. Znaczy się dałoby rady, ale... Nie. Może kiedyś. Może kiedyś. Co zeskocz? Co? Tu się tak nie szło. Ha, bo tu jest coś i tu jest coś. Przejdziemy tak. I luj.